Świat Barack Obama podjął decyzję, prosi kongres o zielone światło. Prezydent Barack Obama w sobotę oświadczył, że zdecydował, że Stany Zjednoczone powinny rozpocząć ograniczony atak przeciwko Syrii. Chce, aby kongres USA dał mu glejt do rozpoczęcia działań wojskowych. Obama podczas swojego wystąpienia w Ogrodzie Różanym w Białym Domu podkreślił, że w świecie pełnym wielu niebezpieczeństw niegodziwość musi być karana, a tu mamy do czynienia z realnym zagrożeniem dla ludzkości. Po dokładnym rozważeniu postanowiłem, że Stany Zjednoczone powinny podjąć interwencję wojskową przeciwko celom syryjskiego reżimu, powiedział Obama w Ogrodzie Różanym Białego Domu. To nie jest ani otwarcie, ani zamknięcie. Nie będziemy stawiać stóp na ich ziemi, powiedział. Zamiast tego nasze działania prowadzone będą w ograniczonym zakresie i czasie. Obama poinformował też, że telefonicznie rozmawiał z marszałkiem Johnem Beherem z frakcji republikańskiej oraz liderem senackiej większości, demokratą Harrym Reidem. Zgodzono się na debatę i głosowanie w sprawie użycia siły w Syrii tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Kongres ma się zebrać 9 września 2013 roku. Jest jednak możliwość, że w obecnej sytuacji może zebrać się wcześniej. Jestem gotów podjąć ryzyko i jestem przekonany, jako naczelny wódz armii, że działam w interesie naszego bezpieczeństwa narodowego. Jestem też świadomy, że stoję na czele najstarszej na świecie demokracji konstytucyjnej, podkreślił Obama i dodał. Będę zabiegał w Kongresie USA o udzielenie zezwolenia na użycie siły w Syrii. Prezydent, powołując się na opinię swoich najlepszych doradców wojskowych, zapewnił, że siły zbrojne Ameryki są gotowe do natarcia, kiedy padnie rozkaz. Barack Obama oświadczył, że z kongresmenami spotka się w niedzielę o 2 po południu czasu lokalnego i w otoczeniu ludzi Białego Domu zakomunikuje im oficjalnie swoją decyzję. Mój serwis.blogspot.com